Trwa usuwanie awarii linii energetycznych w całym powiecie ostrowieckim. Sytuacja, jaka panuje, jest trudna. Nadal wiele miejscowości pozostaje bez dostaw energii. Mieszkańcy przyznają, że brak prądu to dla nich duże utrudnienie. Ciężko jest, no prądu nie ma od kiedy, od poniedziałku po południu i nie zanosi się, żeby było. Ale tam dalej jest, nie? Od dnia światła nie było, a teraz puściły wodę tylko i więcej mówi pan, co się dzieje. No właśnie, po tych słupach widać, no, że szybko tego prądu nie będzie. No nie, nie. Bo była tu ekipa to z Kielc chyba i z Usowca, także wie pan, co zrobiły. Wjechały, zrobiły robotę, szkody porobiły więcej. Rozgoryczeniu mieszkańców trudno się dziwić. Brak prądu zupełnie komplikuje ich życie i obsługę gospodarstw. Wielu ludzi ma pod opieką zwierzęta. Nic nie ładziała. No jak bez lodówki? Nic nie można zrobić. Nawet bydło, konie, czym? Usieczkę szernąć. Nie ma prądu, nie ma nic, to czym? W powiecie ostrowieckim energetycy sytuację oceniają jako katastrofalną. Bez prądu pozostaje niemal 1500 gospodarstw domowych. Jak przekonuje upoważniony do kontaktu z mediami pracownik spółki PGE Dystrybucja Anna Szcześniak, nie można określić, kiedy uda się zakończyć pracę. Aktualnie na terenie działań regionu energetycznego Ostrowiec bez zasilania może pozostawać ponad 10 tysięcy gospodarstw domowych. Najczęstszą przyczyną przerw w dostawie energii to oblodzone i zerwane linie, złamany słup energetyczny, złamane pod naporem lodu drzewa i gałęzie na liniach energetycznych. W regionie ostrowieckim sytuacja awaryjna utrzymuje się w częściach miejscowości w gminach Waśniów, Kunów, Pawłów, Bodzechów i Bałtów. Skala uszkodzeń i trudne warunki pogodowe wpływają na czas usuwania tych awarii. Na tamtym terenie mamy uszkodzonych 20 odcinków linii średniego napięcia i 44 złamane słupy na linii średniego napięcia. Od rana udało się już nam przywrócić zasilanie do części mieszkańców tych gmin. Niestety jednak utrzymuje się jeszcze ta liczba odbiorców, którzy pozostają bez prądu. Wszystkie ekipy pogotowia energetycznego oraz firmy zewnętrzne pracują od wczesnych godzin rannych nad przywróceniem zasilania. Pogoda wydaje się, że zaczyna się stabilizować. Natomiast no, sądzimy, że część tych awarii, które dzisiaj jeszcze zostaną usunięte, wpłyną na poprawę do zasilania dla mieszkańców regionu ostrowieckiego. Natomiast na pewno część tych awarii, tam gdzie uległy uszkodzenia słupy na liniach średniego napięcia, niestety będą musiały poczekać jeszcze do jutra. Także prąd będzie płynął w niektórych miejscach dopiero jutro do mieszkańców powiatu ostrowieckiego. Ale czy jutro to już można powiedzieć, że będzie przywrócona energia wszędzie? Bo z tego, co my obserwowaliśmy, będąc na miejscu, no to sytuacja wygląda bardzo dramatycznie i nie wydaje mi się, żeby wszędzie udało się państwu przywrócić energię jutro. Wygląda sytuacja następująco. Kiedy nasi pracownicy, nasze brygady wchodzą na obchody linii i kiedy udaje nam się załączyć linię do eksploatacji średniego napięcia, jest już gotowa do zasilenia odbiorców, no niestety te warunki pogodowe i te ogromnie oblodzone drzewa kładą się w kolejnych odcinkach na linii i znowu powodują kolejne zerwania. My no niestety w tej sytuacji nie możemy dać 100% gwarancji i zapewnić naszych odbiorców, naszych klientów, że za kilka godzin zostanie ta awaria usunięta. Jeżeli wszystko dobrze pójdzie, jeżeli nie zjawią się jakieś dodatkowe okoliczności, które spowodują kolejną awaryjność, będziemy się starali pracować i robimy to i pracujemy cały czas do późnych godzin nocnych. To, co nie uda się załatwić dzisiaj, będziemy realizować od samego rana w dniu jutrzejszym. Duże znaczenie w przywracaniu energii będzie mieć oczywiście pogoda. Energetycy przekonują, że jeżeli utrzymają się korzystne warunki, będzie można mówić o wcześniejszym zakończeniu prac.